Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Ten odcinek będzie miał troszeczkę inny wymiar niż wszystkie dotychczasowe. Stwierdziłyśmy, że nie zawsze musi być tak górnolotnie i tak bardzo duchowo i tak wysoko, wysoko w kosmosie, tylko czasami może być całkiem przyziemnie, a przy tym przyziemnym nadal można się dużo nauczyć. Więc dzisiaj będzie 8 faktów o nas, łącznie 8, 4 o mnie i 4 o Sylwii. Zapraszamy Cię do poznania troszeczkę nas lepiej i mamy nadzieję, że poznając nas lepiej z naszych życiowych doświadczeń i lekcji, wyciągniesz coś dla siebie. No dobra, to pierwszy ciekawy fakt o mnie. Jak miałam 14, może 16 lat, to chodziłam na kurs dla modelek i występowałam na lokalnych wybiegach w Bydgoszczy. Tak, mnie też to zaskoczyło. No tak, tak było. Miałam wtedy długie włosy, to też jest, no możemy to połączyć, niech to będzie jeden fakt. Miałam wtedy długie włosy, chodziłam na kurs dla modelek, chodziłam na lokalnych wybiegach. Na ten kurs namówiła mnie mama i stwierdziłam, że to będzie ciekawa przygoda. I faktycznie była. Dużo się wtedy nauczyłam. Szczególnie o relacjach z innymi i o słuchaniu swojej intuicji. Dlatego, że jak poszłam na pierwsze to spotkanie, to czułam intuicyjnie, jeszcze wtedy oczywiście nie wiedząc tego, teraz to widzę z perspektywy, że osoba, która prowadziła całe to szkolenie, gdzieś tam jednak liczyła tylko na swoje interesy. No i tak faktycznie gdzieś tam po czasie się okazało, że jednak te wynagrodzenia, które zbierała ta pani, nie były nam przekazywane. No ale jakby fajna lekcja. Dużo mnie nauczyła właśnie o słuchaniu swojej intuicji i o relacjach z innymi, bo no, przy okazji miałam też kontakt z nowymi zupełnie osobami w moim życiu i parę z tych relacji fajnie się gdzieś tam później przenikało i uzupełniało, szczególnie, że z czasem też te osoby spotkałam w swojej szkole licealnej, więc gdzieś tam te relacje się dalej kultywowały. Pierwszy fakt o mnie to to, że od 7 roku życia do 15 chodziłam do szkoły muzycznej i grałam na 3 instrumentach, a potem chodziłam do klasy o profilu muzycznym i przez 4 lata śpiewałam w chórze, takim klasycznym chórze, który jeździł na konkursy. Nawet wygrywaliśmy nagrody. Uwaga, jeździliśmy do Bydgoszczy na konkursy ogólnopolskie i w ogóle cała ta przygoda z muzyką w moim życiu, ona oczywiście nie skończyła się do dziś, ale takie największe lekcje, ale też umiejętności, które mam i które teraz doceniam, bo kiedyś był taki moment, w którym strasznie nie lubiłam tego całego rozdziału mojego życia, to jest fakt tego, że bardzo szybko się uczę dzięki pamięci muzycznej. Mam zdolności językowe, też bardzo szybko mogę się nauczyć języka, jeśli tego chcę, dzięki tej pamięci. I no oczywiście też to wpłynęło na moją wrażliwość, na rozwinięcie tej wrażliwości i dało mi też niesamowite znajomości, które trwają do dzisiaj i z których niejednokrotnie korzystam,
działa to w dwie strony oczywiście, bo ja też staram się wspierać te osoby, które znam od dziecka, z którymi łączy mnie bardzo dużo wibracyjnie w sumie dzisiaj się okazuje. Także tak, to jest taki pierwszy fakt. Drugi fakt o mnie. Jestem najmłodsza z trójki rodzeństwa, mam starszą siostrę i starszego brata. I co ciekawe, mimo tego, że jestem najmłodsza wiekiem, to myślę, że jednak jestem najstarszą z nich duszą, dlatego że dzisiaj, kiedy rozmawiamy sobie o różnych rzeczach takich życiowych, rozwojowych, to bardzo często oni przychodzą do mnie po poradę. Co jest ciekawe do obserwowania sobie, dlatego że no, kiedyś, ponieważ ja byłam tą młodszą, to gdzieś tam raczej byłam tą, która poszukiwała ich uwagi. No i tak to się troszeczkę pozmieniało. Więc życie może pisać dla nas naprawdę ciekawe scenariusze. A za tę lekcję i za ten fakt jestem naprawdę bardzo wdzięczna, bo to są niesamowite osoby. Fakt numer dwa o mnie. W swoich poszukiwaniach tego, o co chodzi w ogóle w życiu i jaki to życie ma sens, rok spędziłam w szkole biblijnej w Stanach. Takiej naprawdę restrykcyjnej szkole, w której trzeba było chodzić jako dziewczyna tylko w spódnicach, przestrzegać bardzo wielu różnych zasad, z którymi wielokrotnie się nie zgadzałam i co do których moje ego i umysł oczywiście się buntowały. Natomiast cały ten okres, ten rok, który spędziłam w szkole biblijnej, dał mi takie podwaliny duchowości. W sumie otworzył mnie na szersze postrzeganie, na szerszą perspektywę tego, czym w ogóle może być Bóg i jak zaglądać w siebie, ponieważ tam bardzo dużo czasu każdy z nas, kto tam był, miał na zgłębianie siebie. I to był niesamowity czas. Dla mnie dzisiaj bardzo często wracam do tego, czego tam się nauczyłam, zwłaszcza jeśli chodzi o różne historie biblijne chociażby i przekazy, które są uniwersalne. Fakt numer 3 z mojego życia. Od 18 roku życia do 25, czyli mamy 7 lat, pracowałam w korporacji, w której od najniższego szczebla, takiego na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, przeszłam w te 7 lat do zastępcy dyrektora oddziału i to była firma, która związana jest dosłownie z liczeniem pieniędzy. To jest takie miejsce, gdzie zwozi się gotówkę z różnych banków i z różnych miejsc, ogólnie sklepów, punktów, bankomatów itd., itd. No i tam w tym miejscu właśnie liczy się te pieniądze, sprawdza się poprawność rozliczeń. No i to był taki rozdział z mojego życia, który bardzo dużo nauczył mnie o mnie samej i o moim potencjale. I to właśnie pod koniec tej przygody z korporacją trafiłam po raz pierwszy na książkę Sekret, od której zaczęła się cała moja przygoda z rozwojem. Natomiast ogromnie jestem wdzięczna za tę lekcję pracowania w korporacji, bo to nauczyło mnie też w jakiś sposób przedsiębiorczości. Mimo tego, że nie chodziłam do żadnej szkoły, która przedsiębiorczości uczy, nie przyjmowałam wcześniej żadnych kursów, to jednak dzięki różnym nawykom, które tam wypracowałam, których się nauczyłam, mogłam szybko przełożyć je też na swoje biznesowe doświadczenie. Fakt numer 3 o mnie. I muszę ci powiedzieć, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, że ten fakt nawet ostatnio mnie samą zaskoczył, kiedy go w końcu uznałam w swoim życiu w pełni, dlatego że ja z urodzenia jestem jedynaczką i całe życie miałam to powtarzane, oczywiście przez moją babcię od strony mamy i przez moich rodziców, że jestem jedynaczką, ale jednak mam brata. Brata, którego najpierw moja babcia przyjęła do rodziny i była dla niego rodziną zastępczą, a potem, kiedy moja babcia zmarła, moi rodzice weszli, można powiedzieć, w jej buty, kiedy on już miał kilkanaście lat. Jednak mój brat, bo teraz tak o nim mówię i czuję,
No, jest przy mnie i ze mną, a ja z nim, odkąd on miał 5 lat, a ja wtedy 15, to tak na stałe. A de facto od kiedy się urodził, to cały czas było tak, że był gdzieś w naszej rodzinie i opiekowaliśmy się nim i wspieraliśmy go. Dzisiaj to jest wspaniały facet, który ma 30 parę lat i jest dla mnie niesamowitą inspiracją, dlatego że w życiu to wszystko, co dzisiaj robi, nauczył się sam. Tylko dlatego, że tego chciał, ale też dlatego, że konsekwentnie spełnia swoje marzenia i jest wierny, można powiedzieć, swojej intuicji, którą ma bardzo dobrą, i swojemu uczuciu. Nigdy nie zrobił wbrew sobie niczego. Nigdy nie wybrał czegoś, czego by nie czuł. I on chyba jest taką pierwszą osobą, jak teraz sobie pomyślę, która żyje tak, od kiedy ją znam. Fakt o mnie numer 4. Kiedyś miałam fobię przed igłami i to taką, no naprawdę fobię. Na zasadzie już w moim dorosłym życiu, kiedy miałam pójść na pobranie krwi, to zawsze kończyło się to jakimś dużym dramatem tam na miejscu. I ponieważ wiedziałam, że chcę tę fobię sobie uzdrowić, no to w związku z tym zrobiłam sobie pierwszy tatuaż. A potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. No i w tym dniu, kiedy zrobiłam sobie pierwszy tatuaż, uznałam, że jednak ta igła to nie taka straszna rzecz. Oczywiście wszystko się działo w mojej głowie i wtedy się o tym przekonałam. Także jeśli ty dziś mierzysz się chociażby z podobną fobią, to nie radzę ci iść sobie robić może od razu tatuażu, natomiast jednak warto sprawdzić, w jakie pułapki wpędza cię twój umysł. Bo to wszystko, co tworzymy w swojej głowie, to jest w większości iluzja. Fakt numer 4 o mnie. Ja byłam taką osobą, która próbowała bardzo wielu różnych rzeczy. A to dlatego, że właśnie szukałam siebie i szukałam swojej ścieżki, którą w sumie znalazłam dopiero mając 30 parę lat. Ale w pewnym momencie wydawało mi się, że idealnym pomysłem dla mnie, takiej osoby, która bardzo lubi sport, no i w ogóle lubi też jakoś tak łączyć ludzi, to będzie dziennikarstwo sportowe. No więc najpierw poszłam na zarządzanie sportem, potem poszłam na dziennikarstwo i myślałam, że to jest to, że znalazłam swoje powołanie w życiu. Tylko tak się dzieje, że kiedy coś nie jest naszym powołaniem, tylko płynie z umysłu i znajdujemy sobie różne argumenty za i przeciw, że to jest właśnie coś takiego i że to będzie wspaniała przygoda życia, sposób na życie, bo przy okazji jeszcze można będzie podróżować, no i pewnie nieźle zarabiać, to można powiedzieć, że ktoś na górze wyciął mi psikusa i na trzecim roku zarządzania sportem przyszedł do mnie znajomy, który wręczył mi swoją płytę demo i powiedział: Sylwia, wiesz, jesteś jedyną osobą, która mogłaby mi chyba pomóc w tym, żebym tą płytę wydał. Nie miałam wtedy żadnego pojęcia, jak się tym zająć. Znałam jedną osobę, która wiedziałam, że ma coś wspólnego z muzyką i od tego momentu przez 5 lat swojego życia byłam menadżerem muzycznym. Początkującym, a potem takim, który potrafił nieznany zespół, można powiedzieć, wpuścić tylnymi drzwiami do wielu rozgłośni radiowych i większości telewizji. I nie mówię tutaj tego, żeby się chwalić, ale mówię to tutaj po to, żeby pokazać tobie, że jeśli czemuś poświęca się serce i duszę, bo ja wtedy byłam bardzo mocno w to zaangażowana, wierzyłam całym sercem w to, co robił ten zespół i poświęcałam temu każdą sekundę swojego życia, tak jakbym ja była założycielem tego zespołu. I dopóki w to wierzyłam, to wszystko się rozwijało i nie było rzeczy niemożliwych. Nie było czegoś takiego, że nie da się. I w każdej dziedzinie życia tak jest. Kiedy kierujemy się sercem i poświęcamy się temu, wierzymy w to, to możemy wszystko. No i to było 8 faktów o nas. Mamy nadzieję, że z nich udało ci się wyciągnąć coś dla siebie. A przy tym też możesz zauważyć,
że nie zawsze trzeba latać wysoko w chmurach, żeby się czegoś o sobie nauczyć. A dla nas osobiście ten podcast to też jest bardzo cenna lekcja. Lekcja o tym, że nie trzeba zawsze mieć doskonałego scenariusza. Czasem jest tak, że sama obecność i same stawienie się do zrobienia czegoś jest najważniejsze. Daj nam znać w komentarzach, jak ten odcinek Ci się podobał. Być może co jakiś czas będziemy robić właśnie tego typu odcinki. Dziękujemy Ci, że dzisiaj z nami byłaś i byłeś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.